Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie Oppo A72, czyli klona modelu A52, tylko że z lepszymi aparatami i większą pamięcią wewnętrzną. Zaczynamy! A72 jest tak samo jak jego tańszy bliźniak z sporym telefonem z 6,5-calowym ekranem. Poza tym jest to kolejny telefon od Oppo, który wygląda bardzo atrakcyjnie. Jeszcze nie miałem w swoich recenzjach telefonu o takiej kolorystyce, ale muszę przyznać, że po prostu mi się podoba. A po założeniu przezroczystego etui, które mamy w zestawie, telefon wciąż prezentuje się bardzo dobrze. Plecki wykonane są z plastiku, który będzie się łatwo rysować, więc bez noszenia etui ochronnego raczej się nie obejdzie. W pudełku znajdziemy też takie raczej poprawnie grające słuchawki, ale i tak to plus, że je dostajemy. Ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass 3 generacji i dodatkowo folią ochronną. Co do elementów obudowy, to mamy idealną kopię wersji A52, a więc korzystamy z bardzo szybkiego i precyzyjnego czytnika linii papilarnych na prawym boku. Telefon ładujemy przez wejście USB typu C, mamy wyjście słuchawkowe mini jack i głośniki stereo. Skoro jest identycznie, to są też podobne lekkie mankamenty, a więc odrobinę nieprzyjemne w dotyku krawędzie przycisku odblokowania i przyciski do regulacji głośności, które przy obsłudze jedną ręką nie są łatwo dostępne bez żonglerki. Ekran to bardzo jasny wyświetlacz IPS z dobrym odwzorowaniem kolorów, ale standardowo ze słabszymi kątami widzenia i słabszym odwzorowaniem czerni niż w AMOLEDach. Pod ręką mamy filtr światła niebieskiego oraz możliwość włączenia filtru czarno-białego, jeżeli nasz wzrok wymaga dodatkowej ochrony. Niestety ciągle przy opcji zmiany temperatury kolorów nie mamy podglądu na żywo na bazie jakiegoś obrazka. Procesor w tym modelu to Snapdragon 665, a pamięć operacyjna to 4 GB RAM-u. Telefon w przeważającej większości czasu działa płynnie, ale raz na jakiś czas pojawia się lekkie spowolnienie, które łatwo wychwycić przy aplikacji Fluid. Przy grze w mniej wymagające tytuły możemy cieszyć się dobrą płynnością, natomiast w Call of Duty przy ustawieniu najwyższych detali pojawiło się lekkie klatkowanie oraz coraz bardziej nagrzewająca się obudowa. Wniosek jest taki, że przy bardziej wymagających graficznie grach lepiej nie szaleć w ustawieniach. Oppo A72 w stosunku do A52 ma większą pamięć. Pod ręką mamy 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można dodatkowo rozbudować za pomocą karty microSD. Z kolei w kwestii baterii oba telefony mają taką samą pojemność akumulatora, czyli 5000 mAh. Dzięki 18-watowemu ładowaniu A72 napełnimy do pełna w 1,5 godziny. Telefon na jednym ładowaniu spokojnie pociągnie przez 1,5, a nawet do 2 dni. Producent wyposażył ten model w dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.0 i moduł do płatności zbliżeniowych NFC. W kwestii oprogramowania mamy Androida 10, a nakładka systemowa to Color OS w wersji 7.1. Sama nakładka jest przyjemna w obsłudze, ale warto, abyście wiedzieli, że jest taka najbardziej oryginalna pod względem wizualnym w stosunku do konkurencji, co widać od razu po wysunięciu menu z ikonami podstawowych ustawień. Więc jeżeli przesiądziecie się na taki telefon z innej marki, to musicie się trochę do niego przyzwyczaić. Dużą zaletą zakładki systemowej jest funkcjonalność. Mamy możliwość regulacji wielu ustawień, od animacji systemowych aż po wygląd ikon. Dodatkowo możemy klonować aplikacje, co jest przydatne, jeśli mamy dwa konta w social mediach. Przydatną funkcją jest też wysuwany boczny pasek, którego zawartość możemy skonfigurować pod siebie, czyli dodać nasze ulubione aplikacje, aby zawsze były pod ręką. Czas na aparaty i tutaj mamy główne różnice w stosunku do modelu A52. Kamerka selfie to 16-megapikselowa matryca o świetle 2.0. Oprócz robienia zdjęć posłuży nam także do sprawnego odblokowywania ekranu za pomocą twarzy, chociaż po zmroku będzie mieć z tym lekkie problemy. Zdjęcia, jakie zrobimy za pomocą tego aparatu, są poprawne, z bogatymi detalami i niezłym odwzorowaniem kolorów, a efekt bokeh działa w większości przypadków poprawnie. Tylne aparaty to, zaczynając od góry, najpierw 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny o świetle 2.2. Jeśli oglądaliście moje poprzednie odcinki, to wiecie, że przy tylu megapikselach będziemy mieć dosyć niską szczegółowość fotek. Na plus mogę zaliczyć minimalny efekt beczkowania. W kwestii kolorystyki odbiegają od głównego obiektywu, bo wpadają w odcień żółci. Do tego dodajemy lekkie aberracje i rozmycia po bokach zdjęć i całość okaże się mało zadowalająca.
Zdjęcia najlepiej wychodzą za dnia, a przy gorszych warunkach oświetleniowych możemy spodziewać się już szumów. Oczko niżej to główny obiektyw 48-megapikselowy ze światłem 1.7. Tym obiektywem zrobimy naprawdę ładne zdjęcia, ale musimy pamiętać o tym, aby zadbać o odpowiednie dla niego warunki oświetleniowe, bo ma skłonność do przepalania zdjęć. Na bazie głównego obiektywu działa dwukrotne i pięciokrotne przybliżenie. Dwukrotne wygląda jeszcze ok, chociaż mamy lekkie przeostrzenie elementów naszego pejzażu, natomiast pięciokrotne jest już nieatrakcyjne. Ostatnie dwa obiektywy na wyspie służą tylko do wsparcia głównego obiektywu, a przy pomocy jednego z nich otrzymujemy precyzyjne odcięcie tła na zdjęciach portretowych, dzięki czemu całość wygląda jak najbardziej ok. Oppo A72 trochę lepiej radzi sobie w nocy od swojego tańszego bliźniaka, ale wciąż będziemy potrzebować scenerii oświetlonej miejskimi światłami, aby zdjęcia wyszły zadowalająco. Jak to zazwyczaj bywa, im ciemniej, tym gorzej, bo pojawia się coraz więcej szumów. W trybie nocnym zrobienie zdjęcia trwa też całkiem długo, bo nawet do 7 sekund, co nie spodoba się niecierpliwym osobom. Filmy nakręcimy nawet w jakości 4K, ale tylko w 30 klatkach na sekundę. W przypadku tego telefonu najbardziej polecam Wam jednak kręcić w jakości Full HD, aby mieć wsparcie dobrze działającej cyfrowej stabilizacji obrazu. Okej, to czas na podsumowanie i zaczniemy od zalet, a są to stosunkowo niska cena, bo to smartfon do 1200 zł, a link macie w opisie tego odcinka. Dobra jakość zdjęć z głównego obiektywu, obecność Androida 10, bardzo duża bateria, dobrze grające głośniki stereo, obecność dwuzakresowego Wi-Fi, NFC i Bluetooth 5.0. Za minusy uznaję pojawiające się czasem spowolnienia systemu, ale zapewne naprawi to jakaś łatka od producenta. Słabsza wydajność w bardziej wymagających graficznie grach, mało zadowalające zdjęcia z obiektywu ultra szerokokątnego i z pięciokrotnym przybliżeniem, no i na koniec brak wodoodporności. Wybór jak zawsze pozostawiam Wam. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie chcecie ominąć kolejnych, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was także na moje sociale i do zobaczenia następnym razem. Cześć!